już mnie właśnie co miałam wprowadzić na nietypowym odcinku, bo przygotowałem sobie cztery wyzwania, możecie napisać w komentarzu jakie, które też mam wykonać. I zacznijmy sobie od pierwszego. Od razu zmienię sobie autorem, żeby nie byśmy wyskoczyli. Na jakieś ciekawsze trochę. Psy. Pierwsze zadanie jest 30 km na odcinek. Dla mnie to na razie problemy, bo drugi challenge jest naprawdę dziwny. Dobra, to musimy sobie ustawić te 30 km. Na drugą stronę wyspy mamy ile? 6. Oho, to trzeba 5 razy coś takiego zrobić. Dobra, tu przesadziłem. Weźmy jakieś lambo. Ale właśnie, przecież ja tu mam takiego. Niedawno w zasadzie z tego, może jakieś parę dni temu. Dobra, tu mamy. Aha, to wyzwanie chyba najlepiej. Możecie robić na przykład dłuższe wyzwania. Tutaj nie ma w tym nic złego. Nie. Przecież ja się rozwalę tym autem, zanim to zrobię. Coś z klasy S1, czym się nie za... S2? Czym się nie zabije. Tym się na pewno nie zabije, to ma tak dobre... To ma takie dobre statystyki. Jak tym można się zabić? Otóż nie da się. Więc... Gdzieś... Tylko ostrożnie, nie chcę tutaj... Aha, prawie że się zabił. Nie w domu. Jak mi to poleciało? Ale tylko 4,1 km zostało. Dobra. Cyk. Co? Dobra, weźmy coś po prostu z klasy A, co? Wiem. Nie zwagę. Nie ten. Boże. Tak. To jest po prostu auto idealne. Jakby ja już go tuningowałem. Na kapkę lepszego. Oczywiście nie najlepszego, bo to brzydko wygląda. Aha, to są bagna. O Boże, to auto nagle przyspiesza. O! Aha, tylko trzymaj się. Oho, już wiem dlaczego była woda, żeby zwolnić. Ale dobra. Cisnemy. Wibracje. Oj. Może ja tu kręcę tą kierownicę. Dobra, jeszcze 6 kilosów. Jak to zrobić, żeby było tego więcej?
się. 6 dodać 7 to jest 14. 7 dodać 14. Czyli nawet połowy nie będzie, jak jeszcze dwa razy zrobić coś takiego. No to będzie problem. Ojoj, to auto już jest. Zniszczymy je to już do końca, dwalamy. To auto jest tak stare. To jest nawet. Bo teraz to już nie jest napisane airbag, a to auto ma napis airbag. Może to musi być tak stara bryka, że. A w ogóle te starsze auta jeszcze lata 50. w ogóle nie miały airbaga. Czyli poduszki powietrznej. Co? Ja na drugą stronę praktycznie przeleciałem. Driftem. O. Że to auto jest tak śliskie. Aha, tego miniacza na ludzie za to. Tamtego już było ciężej. A następny miniacz jedzie. A nie. Dobra. Jedźmy. Ciskaj. No, to wcale nie jest aż tak szybko, jak mi się wydawało. Dzięki! Chłopie, uratowałeś mi życie. Ciężarówka mi życie uratowała. Tu jest następny miniacz. Ojojojoj! Że ciągle ten katar przeszkadza. No właśnie, przy okazji możemy robić inne zadania. Tak. Klasa D. Auto z klasy D. Lubię jakieś takie D500 w ogóle. Takie przekozaczone. To jest w ogóle klasa A. To nie. D500. Datsun. Tak. Ja mogę na tym polegać już. I klasą D musimy wychodzić 200 km na godzinę. Jak wiadomo, klasa D to jest taka jedna z najgorszych, po prostu nic nie umie. Jak mam nią wykręcić 200? Otóż nie wiem. Mogę próbować na różne sposoby, ale to auto ma lepsze przyspieszenie od tego z klasy A. Co jest? Jak się okaże, to, że ten cały Datsun w ulepszeniu za 30 tysięcy jest lepszy od auta, za którego razem z tuningiem może mieć 200 tysięcy. To naprawdę zwariuje. Ale szybkie to auto. Aha. Ciskaj mi to. O! Wii! Aha, na trzecim biegu stuwa. O Boże. Dobra. Teraz stawiamy cel. Pal! Nie mówcie, że ja będę musiał. Nie chcę zawracać. Co by mi tu zrobić? Kit wcisnąć. Dobra, to jedźmy. 8 kilosów. To będzie 22 kilometry.
Ja już myślałem, że spadnę pod pod mapę. To byłoby dziwne. Znowu! Dobra, jedźmy. Jedźmy. Tu się to się kameruje. A ja tu jestem przeszkolonym kierowcą. Widzicie? Nieważne, bo jestem jeszcze dalej niż głębsza. Dobra, to będzie 22, czyli jakbym jeszcze raz zrobił taką trasę, to miałbym 30. Da! No, trzeba tym autem 200 wykręcić. 200! Jest 200! 200 było! Było 200! Nawet teraz było, jak spadał. Więc tak. Teraz mogę próbować zrobić takich fajnych 10 wyskoków. Nie takich widnych. Na przykład coś takiego. O, że tak równo spada. Aha. To ja się tu zabiję. Ale ja to już mam jeden, nie? Jeden. Gdzie tu można wylać drugi? O, to na przykład było dobre. Dwa. Ojej, dobra. No właśnie, w lesie są dwie. Może. Ło! 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 Aha, 3. To było słabe. To takie duże wyskoki są beznadziejne. Dobra. Halo! Co tu się... Dobra, co tu się... Dobra. Aha. Pytanie, czy ostatnią sobie na następny odcinek nie zostawię. Bo... bo trzeba wyprzedzić 50 aut. No, a tu już zdecydowanie czasu brakuje. Róbmy już te 30 km. Co ty ja tu? Z budynka tu. Widzisz to coś? No, jakieś Ferrari. F40. Co w ogóle jest? Dobra, to tą. I robimy jakieś 8 km. Tutaj nie ma co. Jak to wyglądać? Dobra. I idealnie na drugi koniec. I ile to będzie? 5. Brakuje mi jeszcze 3. Znaczy się 2, bo... O, 9, to idealnie. 22, nawet będzie 31.
przydałoby się zacząć wyprzedać te auta. Raz. Boże. Ja muszę zabrać coś wolniejszego. Ja nie jestem w stanie szybkich aut opanować. Co by tu zabrać? Może Mercedes? Czyli Competition, o! To, zabiorę to. Jedno auto mi przyjdzie. Lećmy. Jaki to ma dźwięk? Dziwne. Naprawdę dziwne. Ale że to nie jest szybsze. Jedź, jedź! Znowu potrwa lata. Ale skończmy już te 30 km, a ja na pewno jakieś inne challenge też wymyślę. Dla nas zobacz. I w komentarzach też piszcie. A nie, a żeby tylko ja ich nie wymyślał. Nie, bo jednak przydało mi się, że pewnie też coś wysłał. A jeszcze tu się w szkle odbija. Kierownica. Dzięki. O Boże, już chwila. Dobra. Mam coś na pewno na 4. Coś najlepiej z klasy A. Klasa A na pewno 4. Coś mi tylko co. Bo ja że wiem, takie fajne auto. Tu jest, tu, ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Co to jest? Znaczy, nie wiem. Znaczy, nie wiem. O Boże. Wygląda. Dobra. Jedźmy. Nie wiem co ludzie myślają już. Świecie na ziemi ogólnie. Ale to jest coś co rozwala wszystkie mózgi. Jedź. Wyprzedzimy tego wymiarza. No jest dość dużą prędkością. Aha. Ojej. Czy mamy tylko 5 wyprzedzeń? Nie wierzę! Nie, no po prostu to zwariuje. Muszę szybko zabrać jakiś inny aut. Zabrać jakiś inny. To będzie idealne. Ja mam z jedną ręką. Tak. Dobra, jedźmy. Żeby mi głowę rozwalił, jedźmy. Cyk. Ło! Cyk. Dobra.
teraz tu. Albo dobra, po prostu przejedźmy przez górę i zakończymy odcinek. A ja w następnym pokażę wam, jak jeżdżę w poszukiwaniu aut, żeby je wyprzedzać, jakby wyprzeć 50 aut. No, jednak to był najcięższy cel, bo to 30 km za chwilę skończymy. Że jak to auto krzywe, jak krzywo jechało. Aha, więc tak to wygląda. Jeszcze tu szybko! Ale nie. Ty musisz jechać w tę stronę. Oh no. Ale przejechaliśmy. Jest przejechane 30 km. No i myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli chcecie więcej, to piszcie w komentarzach. A ja żegnam. Pa!